Dziękuję, dziękuję. Radosnych świąt Bożego Narodzenia. To cudowny dzień, wspaniały dzień świąteczny, w którym świętujemy narodziny Pana w Betlejem. I również jest to czas rodzinnego świętowania, rodzinnego spotkania. To ogromny zaszczyt być z Wami, rodziną telewizji EWTN. It's a great privilege to be with you, our EWTN family. I'd like us to do a... Chciałbym, aby nasze świętowanie było niezwykłe. Pomyśleliśmy o przygotowaniu szczególnych pieśni. Thought about doing something on a special kind of Christmas carol. Po polsku zwą się one kolędami. Są szczególnym rodzajem pieśni bożonarodzeniowych. Ale żeby je zrozumieć jak najpełniej, chciałbym przedstawić ich tło. Gościmy w studio przyjaciela, przedstawiam Roberta Rauchuta, który pracuje w EWTN i przygotowuje dla nas programy. Robercie, witamy Cię. Robert, welcome. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Wesołych świąt. Dziękuję. Zaprosiłem Roberta z konkretnego powodu. Robercie, gdzie się urodziłeś? Urodziłem się w Polsce, w Poznaniu. Kiedy byłeś bardzo mały, wyjechałeś z Polski i przeprowadziłeś się do... Kiedy miałem 2 lata, wyjechałem z matką do Niemiec. Mój ojciec już wcześniej tam wyemigrował. Do Niemiec zachodnich, do miasta Akwizygran, na zachodnim krańcu Niemiec. Tak, to były trudne czasy, gdy Solidarność walczyła z polskim rządem, istniało zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego i Niemiec Wschodnich. To były niebezpieczne czasy i lepiej było wyjechać. Rozmawialiśmy o polskich kolędach. Ja je kocham. Wiem, że ty też za nimi przepadasz. Dorastałeś wraz z nimi. Powiedziałeś mi bardzo ciekawą rzecz o sile polskich kolęd i o delikatności kolęd niemieckich. Co dokładnie miałeś na myśli? Dorastałem w obydwu kulturach i tradycjach. Znam polskie i niemieckie kolędy. Mówisz 2 językami. Jestem 2-języczny. Kiedy porównuję te 2 tradycje, najbardziej daje się zauważyć, że polskie kolędy są trochę bardziej radosne, triumfalne, bardziej otwarte na świat zewnętrzny, podczas gdy niemieckie są cichsze, spokojniejsze i sprzyjające skupieniu. Jedną z najpopularniejszych kolęd w Stanach Zjednoczonych jest Cicha Noc, napisana w Austrii, w Salzburgu. Tak, powstała niedaleko Salzburga, na początku XIX wieku i stała się najsłynniejszą kolędą świata. Przetłumaczono ją na ponad 320 języków i dialektów. Kryje się za nią niezwykła historia. Jest ona jak Ewangelia docierająca do każdego zakątku świata. Podam parę przykładów jej popularności. W 1914 roku brytyjscy i niemieccy żołnierze, biorący udział w I wojnie światowej, zaprzestali działań wojennych w Wigilię i zebrali się wspólnie, aby zaśpiewać tę kolędę. Zdarzenie to nazwano rozejmem bożonarodzeniowym, gdyż tej nocy zaprzestano walki, a żołnierze wspólnie śpiewali Cichą Noc.
Innym przykładem, tym razem amerykańskim, jest interpretacja tej kolędy przez Binga Crosby'ego w jego słynnym programie świątecznym z 1931 roku. Jej nagranie płytowe stało się tak popularne, że rozeszło się w 30 milionach egzemplarzy sprzedanych na całym świecie. Bing Crosby sprawił, że stała się ona bardzo popularna w Ameryce, a Amerykanie byli przez bardzo długi czas przekonani, że jest to amerykańska kolęda. Parę lat temu została wydana na ten temat książka, w której przypomniane zostało Amerykanom, że to kolęda oryginalnie niemieckojęzyczna powstała koło Salzburga w Austrii. Bierze się to stąd, że Ameryka jest swoistym tyglem wielokulturowym, stąd wydawało się to oczywiste. Cicha noc, która jest tak delikatna, tak słodka w nastroju, w tonie, tak pełna dostojeństwa i atmosfery modlitwy. It evokes great dignity and prayerfulness as you sing it. My, Amerykanie, uważamy za oczywiste, że kolęda ta jest amerykańska, bo przejmujemy kolędy francuskie, niemieckie, a w moim mieście, w Chicago, polskie. Jest to dla nas czymś naturalnym. Ale jak powiedziałeś, polskie kolędy mają inny nastrój. Chociaż są wśród nich bardzo łagodne, jak Lulaj Jezuniu, tworząca piękny obraz. Lub Śliczna Panienka to bardzo cicha, delikatna kolęda. Są jednak inne, to inny rodzaj muzyki, pochodzący z polskiego królewskiego dworu. Mam na myśli poloneza. Wspomniałeś, że jedna z polskich kolęd podchodzi z koronacji króla Władysława. Tak, to kolęda W żłobie leży, a tekst przypisuje się współbratu duchowemu ojca, Piotrowi Skardze, który był jezuitą i napisał tekst kolędy. A muzyka pochodzi z poloneza koronacyjnego króla Władysława IV, więc jest bardzo triumfalna, ekspresyjna, wyrażająca radość z faktu, iż Chrystus stał się człowiekiem. Expressing the joy of Christ becoming God, becoming man. A więc istnieje w polskiej tradycji kolędowej wspólne charakterystyczne podejście do świąt. Triumfy to kolejna kolęda pełna siły, lub też bracia, patrzcie jeno, są one pełne mocy. Myślę, że jednym z powodów, dla którego chcę przedyskutować te różnice, jest to, iż pieśni przekazują treści teologiczne. Hymns really communicate something of a theology. And sometimes you say, well, I like that. Bywa, że lubimy jedną pieśń, a innej nie. Ale musimy zwrócić uwagę na znaczenie. Niemieckie kolędy pochodzą również z tradycji bożonarodzeniowej luterańskiej, prawda? Tak, kiedy przyjrzymy się tradycji anglosaskich kolęd bożonarodzeniowych, słynnych angielskich lub niemieckich kolęd, stwierdzimy, że zapoczątkowane zostały w łacińskiej liturgii kościoła, a potem zostały mocno osadzone w zgromadzeniach, opactwach, klasztorach, a następnie nabrały znaczenia w życiu publicznym. Martin Luther pełnił ważną rolę w kulturze niemieckiej, jeśli chodzi o popularyzowanie kolęd, bo sam je komponował, a wykonywanie ich w czasie liturgii było bardzo rozpowszechnione w protestanckich zgromadzeniach. Śpiewy protestanckich zgromadzeń przyciągały wielu ludzi i sprawiały, że przystępowali oni do tych kościołów. Z kolei na zasadzie przeciwdziałania katolicy musieli zacząć śpiewać pieśni i kolędy. Tak, to był jeden z powodów, dla którego ojciec Piotr Skarga napisał tę kolędę, bo wielu Polaków było wówczas luteranami, a jezuici byli bardzo skuteczni w przywracaniu katolicyzmu poprzez sztukę, również muzykę, sztuki teatralne i szkoły. Tak więc jest tu związek.
Kolęda ta przekazywała coś z tego królewskiego splendoru, a jednocześnie była napisana dla prostych ludzi. To jest wielkie w polskich kolędach. One of the great things about the Polish kalendy. Należą one do dworu królewskiego stylem muzycznym, ale są wykonywane przez chłopów śpiewających o ich królu, a jego dwór królewski to stajenka, w której oni żyją i pracują. Tak, wchodząc do stajenki, stajesz się częścią królewskiego dworu, częścią boskiej królewskości. Wiele z tych kolęd jest bardzo bogata pod względem treści teologicznych i w ten sposób głoszą one Ewangelię. A w tradycji niemieckiej z kolei jest skupienie nad tym, co dzieje się w naszych sercach, co wiąże się z wyciszeniem. Cisza sprawia, że możliwe jest, aby coś nowego się narodziło. Mistyk śląski Angelus Silesius podkreślał, że nawet gdyby Chrystus narodził się 1000 razy, ale nie narodził się ani razu w naszych sercach, cud betlejemski byłby daremny. Myślę, że ta teologia przejawia się w łagodnych pieśniach, takich jak Cicha Noc, a polskie kolędy przekazują z kolei ów wymiar królewskiej godności. Zastanowimy się nad tymi kolędami, słuchając ich. Proszę więc, zostańcie z nami. Dziękuję, dziękuję. Witajcie ponownie. Są ze mną wspaniali goście, którzy pochodzą z Polski lub mają polskich przodków, sami będąc z urodzenia Amerykanami. Chcą oni podzielić się z nami cudownymi polskimi pieśniami bożonarodzeniowymi, zwanymi kolędami. Będziemy też mówić o wspaniałych polskich tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wśród których ja sam wyrosłem. Przede wszystkim chciałbym wam przedstawić Josepha Dzioka, inżyniera w EWTN. Joe, wspaniale, że jesteś tutaj z nami na scenie. W swojej codziennej pracy doglądasz, żeby wszystko działało, a teraz sam będziesz działał. To miła odmiana. Powiedziałbyś nam coś o tej towarzyszącej ci grupie? To grupa Amerykanów pochodzenia polskiego z Birmingham i Huntsville, więc jest to całkiem duży zespół. Te grupy spotykają się dość regularnie, a dziś zebraliśmy się razem, żeby zaśpiewać polskie kolędy. To wspaniale. Usłyszymy kilka tradycyjnych polskich kolęd. Niektóre sięgają XV, XVI, XVII, inne XVIII wieku. Jakie znaczenie mają te pieśni bożonarodzeniowe w życiu Polaków? What are the importance of these hymns in the life of Polish people? Well, you know,
W Ameryce mamy piosenki bożonarodzeniowe. Większość z nich jest świecka. Na przykład o reniferze Rudolfie, o Mikołaju. W Polsce kolędy są o Jezusie, o narodzinach Chrystusa. I są to pieśni, które ludzie śpiewają, chodząc od wioski do wioski. Niektóre pochodzą z XV wieku, są więc wśród nich bardzo stare, jak i późniejsze. Są bardzo dobrze znane wielu Polakom. Moi dziadkowie przyjechali do Stanów 100 lat temu. Wyrosłem z tymi kolędami. Pamiętam, że były częścią naszego życia rodzinnego. Pierwsza jest jedną z moich ulubionych. W zasadzie kocham je wszystkie. Wciąż regularnie ich słucham. Jest to kolęda Dzisiaj w Betlejem. Co mógłbyś powiedzieć o tej kolędzie? Ta konkretna pochodzi z XIX wieku. Wiele z tych kolęd pojawiło się w zbiorze polskich pieśni religijnych zebranych przez pewnego księdza. Autor tej kolędy jest nieznany. Nie wiemy, kto ją napisał, ale jest śpiewana od bardzo długiego czasu i jest bardzo popularna. Właśnie tak, bezsprzecznie. Pasterze śpiewają, Biblę tak pękają, cuda, cuda.
Dziękuję za tę piękną pieśń. Następna, którą usłyszymy, jest jedną z najdelikatniejszych, uroczych polskich kolęd. Gdy śliczna panna. Gdy śliczna panna. It means when the lovely or exquisite Virgin Mary was with our Lord, of course. We'll have a solo. Solistką będzie Aleksandra Hoffman, a pozostali będą się włączać. Wiele kolęd cechuje bardzo silne poczucie uroczystego świętowania. Ta zaś jest bardzo spokojna, cicha. Mam nadzieję, że również Wam się spodoba. Gdy śliczna panna syna połysała, z wielkim weselem tak wielu śpiewała, Lili, moje dziecko. Something that is part of every
Coś, co jest częścią każdej etnicznej społeczności, to tradycje, które odżywają w trakcie obchodów różnych świąt. A jedną z tradycji, jakie mamy w polskiej społeczności, jest Wigilia. Jest to wieczerza spożywana w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, Dzień Czuwania. Tym właśnie jest Wigilia, czuwaniem. Jest to bardzo szczególna wieczerza. Pojawiają się wtedy na stole potrawy spożywane tylko w tym dniu, tylko w tym czasie. Barbaro? Witaj, ojcze. Jesteś z Krakowa. Tak, zgadza się. To jest Barbara Zięba. Dorastałaś w Polsce i wiesz, że zwyczaj, który wciąż praktykujemy, to dzielenie się opłatkiem. Rozpoczynamy Wigilię od opłatka. Co to dokładnie jest? Is known as opłatki. We begin the Wigilia with opłatki. What is it? Przede wszystkim, tak jak to jest zaaranżowane tutaj, tradycyjnie mamy opłatki wyłożone na talerzu, na stole z siankiem, co symbolizuje Jezusa w żłóbku. Więc tak jak ojciec powiedział, rozpoczynamy Wigilię od opłatka. Zanim jeszcze zasiądziemy do wieczerzy, odmawiana jest modlitwa. Tradycyjnie to najpierw ojciec, głowa rodziny, dzieli się opłatkiem z pozostałymi członkami rodziny. Potem zwyczajem jest wzajemne składanie sobie życzeń noworocznych. Podkreśla to jedność rodziny i jest to również czas, kiedy możemy sobie wzajemnie przebaczyć, jeśli coś złego wydarzyło się w mijającym roku. Więc znów jest to jednoczenie. Oczywiście, jest to w zasadzie chleb. Jest on dokładnie taki sam jak ten, którego używamy w czasie mszy świętej. Jest to ten sam rodzaj prześnego opłatka, który jest spożywany jak chleb. To bardzo ważna część tradycji. W mojej rodzinie mamy trochę inną tradycję niż w większości rodzin, jakie znamy. Bierzemy dwa opłatki, smarujemy miodem, powstaje opłatkowa kanapka i dopiero się przełamujemy. Och, byłbym zapomniał. Umieszczamy go na sianku, aby podkreślić, że Jezus jest chlebem życia. I ten chleb, tak bardzo przypominający chleb eucharystyczny, za wyjątkiem kształtu, nie jest okrągły, kładziony jest na sianku ze żłóbka, tak jak Jezus. Jest to częścią symboliki. Pokaż nam, jak to wygląda. Wyciągam rękę z opłatkiem, łamiemy go. Składam ci, ojcze, życzenia zdrowia, wszelkiego szczęścia. Jeśli mamy w rodzinie dziecko, ojciec powiedziałby, życzę ci dobrych stopni. Życzymy wszystkiego dobrego, o czym tylko da się pomyśleć. Jeśli to mama, to żebym dobrze się zachowywał. Właśnie tak. I tak każdy odłamuje kawałek opłatka, zjadając go. I kawałkiem, który właśnie odłamałaś, dzielisz się z pozostałymi członkami rodziny. Podchodzimy do wszystkich, odłamując kawałek opłatka od każdego, zjadając go i życząc błogosławieństwa wszystkim po kolei. I w ten sposób świętowanie Wigilii będzie pełne życzeń pokoju i wszelkiego dobra. Jeszcze dodam, że w mojej rodzinie wszyscy jedliśmy surowy czosnek. To nas upewniało, że nie zbliżymy się do siebie za bardzo.
Dziękuję. Witajcie jeszcze raz. Jesteśmy tu z muzykami i chórem, który śpiewa wspaniałe polskie kolędy. Następna jest jedną z moich osobistych ulubionych. I znowu, lubię je wszystkie, ale ta, tak jak ja sam, jest trochę głośna. Zatytułowana jest Triumfy Króla. Triumphs of the Heavenly King, Triumfy Króla Niebieskiego. And the triumphs. Triumfy, o których ta kolęda opowiada, to narodziny Jezusa. To wielkie zwycięstwo i świętowanie. Co mógłbyś powiedzieć o tej kolędzie? Pochodzi ona z XVIII wieku i jest to oczywiście bardzo triumfalna pieśń, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego jest tradycyjnie śpiewana podczas pasterki w Wigilię Bożego Narodzenia. Tak, właśnie tak. Mówi ona o radowaniu się wraz z aniołami, głoszącymi pasterzom nowinę. To są te wielkie triumfy, zastępy niebieskie, armia Boża, wykrzykująca triumf, a my wraz z nimi. Joe, prosimy. Joe, please. Kolejną cechą charakterystyczną polskiego świętowania, tak jak i wśród innych społeczności, jest przygotowanie dekoracji. Boże Narodzenie to czas bardzo świąteczny i kiedy widzimy, jak szare może być niebo, jak bezlistne są drzewa, nie ma kwiatów, wówczas zaczynamy dekorować wnętrza naszych domów. Istnieją bardzo szczególne ozdoby.
Barbara Ziemba przedstawi nam parę najbardziej charakterystycznych elementów. Przede wszystkim, porozmawiajmy o tych tutaj bożonarodzeniowych dekoracjach, ornamentach. Czy kupiłaś je w Lidlu? Nie, nie kupiłam ich. Zostały przywiezione z Polski przez jednego z naszych kolegów. Jak wiemy, 100 lat temu nie można było pójść do Lidla i kupić wszystkich potrzebnych ozdób. Nie można było tego zrobić 40 lat temu. Właśnie tak, więc trzeba było zadziałać twórczo. Przypuszczam, że podczas bardzo długich wieczorów, kiedy nadchodziła zima, kobiety miały dużo czasu do dyspozycji. Większość z dekoracji, które tu widzimy, są wykonane ze słomy. Można oczywiście użyć barwników, żeby je pokolorować. Mamy tu również na choince ozdoby wykonane na szydełku i parę dodatkowych zrobionych z drewna. Są więc one wszystkie naturalne. Można również wykonać ozdoby z owoców. Nie mamy ich tutaj. Na przykład z orzechów włoskich. Widziałam, jak się je zawija w folię. Jeśli chodzi o słomę, to zależnie od tego, jak się ją zwiąże, można uzyskać różnego rodzaju połysk. Z czystej słomy oczywiście. Można uzyskać różne niuanse świetlne. Choćby z samej tylko słomy, a pamiętajmy, że było to społeczeństwo wiejskie i rolnicze, mogą powstać takie dekoracje. Co jeszcze prezentujemy tutaj? Ja pochodzę z Krakowa, a najbardziej popularną tradycją bożonarodzeniową stamtąd jest coroczny konkurs szopek. Tutaj widzimy małe szopki przedstawione na stole. Są one bardzo dokładnie wykonane, z drobnymi szczegółami, bardzo kolorowe, a te, które tu widać na wystawie w moim mieście, są wysokości człowieka. Bywa, że konstruuje się je latami, zawierają ruchome elementy, są to najczęściej figurki Maryi, Józefa i Jezusa. Ich twórcy są bardzo kreatywni. Istnieje muzeum w Krakowie, gdzie można zobaczyć szopki zwycięzców konkursu. Jak nazywamy te dekoracje? To są szopki, krakowskie szopki. Jak widać, przypominają one swoim wyglądem kościoły z cebulastymi wieżami, które są powszechne we wschodniej Europie. Zawierają też elementy gotyckiej architektury. Jest więc to mieszanina stylów, tak jak w Krakowie i innych polskich miastach. Zgadza się. Tu mamy przykłady szopek drewnianych. Jedna jest wyrzeźbiona w jednym kawałku drewna, druga zbudowano z wielu drewnianych części. Obie zostały przywiezione z Polski. Bardzo piękne jest to, że ta szopka wykonana została z brzeziny, drewna brzozy, które stanowi część środowiska naturalnego i że używa się dla uczczenia świąt elementów naturalnego otoczenia. Ta figurka tutaj to nie tyle bożonarodzeniowy Mikołaj, co święty Mikołaj, biskup. Był on biskupem bardzo hojnym dla ubogich. To nie postać, którą znamy z reklam. Jest to święty katolicki w bardzo katolickim kraju. To wszystko jest wspaniałe, ale oprócz wykonania dekoracji chcielibyśmy też coś zjeść. Przyjrzyjmy się wobec tego niektórym polskim zwyczajom świętowania związanym z jedzeniem i tradycyjnym potrawom serwowanym podczas wigilijnej wieczerzy. Za chwilę o tym porozmawiamy. Stolen, no, that's not.
Zasiedliśmy do stołu, z tyłu stoi parę osób. Na stole widzimy potrawy przygotowane na Wigilię, tradycyjną wieczerzę spożywaną w Polsce 24 grudnia. Istnieje parę różnic, ale ja pamiętam dokładnie te same potrawy podawane tylko w czasie świąt, na wigilijny stół. Porozmawiamy trochę na ten temat. Niech Barbara zacznie. Co mamy tu podane? Jak widzimy, nie ma tu żadnych potraw mięsnych. Jest to naszą tradycją, wciąż podtrzymywaną przez wielu Polaków, aby powstrzymać się od potraw mięsnych w Wigilię. To część tradycji wymagającej wstrzemięźliwości. Dzień Wigilii to z dawien dawna dzień wstrzemięźliwości. Kościół zakazywał spożywania jakiegokolwiek rodzaju mięsa. Można było jeść jedynie ryby. Tradycyjnie zasiadamy do stołu, kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka. Zadaniem dzieci w każdej rodzinie było wyjście na dwór, aby sprawdzić, czy pierwsza gwiazda już świeci. Może to być trudne, kiedy mamy zachmurzone niebo i nie wiadomo, kiedy rozpocząć wieczerzę. Tak, ale wciąż dzięki temu dzieci nie wchodzą nam w drogę, kiedy przygotowujemy stół. Tak, tradycyjna wigilijna wieczerza składa się z 12 potraw. Są różne teorie co do tego, dlaczego właśnie z 12, ale jak ja to rozumiem, chodzi o 12 miesięcy roku. Ja sama uczestniczyłam w Wigilii z 12 potrawami tylko raz i ledwo mogłam się potem poruszać. Tak więc bardzo trudno jest dotrzymać wymogom tej tradycji. My zawsze mieliśmy 7 różnych potraw i wszystko, co przygotowała moja babcia, było zawsze białe. Wszystkie potrawy były białe. To było cechą charakterystyczną naszej Wigilii, ale oczywiście nie wszędzie tak było, tylko w naszym przypadku. Zależnie od tego, z której części Polski się pochodzi, mogą istnieć pewne różnice, ale tradycyjnie przygotowuje się barszcz czerwony gotowany z buraków z uszkami, podobnymi do ravioli. Wyglądają one dość podobnie do uszu, stąd nazwa. Nadziewane są grzybami lub kapustą kiszoną, ale jak już mówiliśmy wcześniej, nie mięsem. W mojej rodzinie podawaliśmy kwaśny barszcz biały i był to jedyny dzień w roku, kiedy jedliśmy tę potrawę, w żadnym innym. Smutne jest to, że moja mama nigdy nie nauczyła się przepisu. Tak więc, kiedy babcia umarła, wraz z nią umarł przepis. Mamy tu zupę grzybową, która jest kolejną z możliwości, jedną z tradycyjnie podawanych zup na świąteczny stół. Widzimy też dwie potrawy z maku. Jest ciasto makowe, tradycyjnie przygotowywane na święta w Polsce. Jest ryba, są pierogi, które można różnie nadziewać, na przykład śliwkami lub śliwkami suszonymi, kapustą kiszoną, grzybami lub ziemniakami i serem. Pierogi to polskie ravioli, ale nie podaje się czerwonego sosu. Są one smażone. Można nawet je posłodzić i będą deserem. Inną tradycyjną potrawą jest kutia zrobiona z jęczmienia i maku. Jest wiele różnych przepisów w różnych regionach Polski, ale najczęściej zawiera ona orzechy, rodzynki, suszoną żurawinę, zależnie od regionu. Widzimy tu również nadziewaną kapustę, czyli potrawę zwaną gołąbkami. I ponieważ w Wigilię powinno się jeść dania jarskie, mamy tu bezmięsną wersję gołąbków z grzybami, jęczmieniem lub ryżem jako nadzieniem. To są potrawy spożywane po dzieleniu się opłatkiem, po błogosławieństwie i życzeniach. Po opłatku podawana jest zupa. W Polsce w ogóle typowo zaczyna się posiłek od zupy. Jest to bardzo smaczne.
families to start off with soup. That's just normal and quite delicious. And then, potem spożywamy kolejno te dania podczas wigilijnej wieczerzy. And it would be a lot of anticipation because later on we'd be going to. Jest też element oczekiwania, bo potem wybieramy się na pasterkę, mszę odprawianą o północy i czasem otwieramy prezenty, choć nie zawsze. To składa się na oczekiwanie. Yes, and there's another. Jest jeszcze coś, czego nie nazwałabym tradycją, ale o czym słyszałam, kiedy mieszkałam w Polsce. Ludzie wierzą, że jeśli mamy zwierzę w domu lub jeśli mieszkamy na wsi, na gospodarstwie, możemy usłyszeć, jak nasze zwierzęta mówią w noc wigilijną o północy. Kiedy byłam mała, chciałam, żeby mój pies przemówił, ale nigdy nic mi nie powiedział, więc nie wiem, na ile to jest prawdą. No, jeśli trzymałaś te wszystkie owoce z dala od niego, to był szczęśliwy. Widzę tu deser, którego nazwa jest bardzo trudna do wypowiedzenia dla cudzoziemców. Jak się zwie ten deser? To smażone ciasto. I chyba porównałabym je do ciasta francuskiego. To prawie jak amerykańska wersja pączków. Są one smażone w głębokim oleju i poprószone z wierzchu cukrem pudrem. Również mamy tu ciasto z jabłkiem, zwane szarlotką. A to są chruściki. W czasie świąt zawsze serwujemy duży talerz chruścików. Jestem pewien, że wielu ludzi, jak na przykład Włosi, potrafiłoby wymienić 7 rodzajów ryb, jakie jedzą w czasie świąt. Wiele innych społeczności ma swój sposób świętowania, specjalne dania podawane w Wigilię. Co jest ważne, to to, że nie chodzi tylko o jedzenie, ale o to, że istnieje tradycyjny sposób przyrządzania tych potraw, a także spożywania ich, co odróżnia te święta od zwykłego dnia. I dlatego jestem bardzo zadowolony, że nigdy nie jedliśmy białego barszczu w inne dni. To sprawiało, że potrawa ta była szczególna. I nie chodzi. I chodzi nie o to, żeby spróbować tych wszystkich potraw, ale żeby poprzez jedzenie uświęcić ten święty dzień. Często myślałem o tym, że wielu ludzi zostało zewangelizowanych przez swoje matki. Zostało skatechizowanych, to lepsze słowo. Katecheza nauczana przez wiele kobiet przy świątecznym stole, poprzez wspólne przygotowywanie jedzenia i rozmowy, wyjaśnianie, dlaczego robimy te konkretne rzeczy, dlaczego dzieci wypatrują pierwszej gwiazdki w Wigilię. To są bardzo ważne elementy wychowywania dzieci przez kobiety. W ten sposób wiara jest obecna w rytmach codziennego życia. I również dzięki tym wspaniałościom na stole staje się ona czymś szczególnym. Czy doświadczyłaś czegoś podobnego ze swoją mamą, która wyjaśniała ci, co robimy i po co? Tak, tradycyjnie moja mama gotowała zupę, czyli barszcz, w naszym domu to był barszcz, jako jedną z potraw wigilijnych, a tato był odpowiedzialny za przygotowanie uszek. Nie pozwoliłby nikomu innemu ich robić, więc dla mnie, kiedy przygotowuję Wigilię z moimi dziećmi, jest to wspomnieniem mojego dorastania w Polsce, przygotowywaniem świąt, potraw i uszek. I tak jak ojciec powiedział, mogłabym to robić każdego innego dnia, ale wówczas nie smakowałoby to tak samo. Wraz ze zjawiskiem coraz większej sekularyzacji świąt Bożego Narodzenia, piosenki, które stale słyszymy w domach towarowych, nie są w ogóle kolędami. Czasami są to głupiutkie piosenki o Mikołaju i jego wypadku z babcią na sanach lub piosenki o miłych emocjach związanych z przebywaniem w domu, z rodziną albo o pragnieniu białych świąt.
grandma in his sleigh, songs about emotions of it's nice to be home for the family, I want Christmas to be white. Większość z nich nie była napisana przez chrześcijan. To są ładne piosenki, ale nie wspominają o Jezusie. Kolejnym elementem polskich świąt jest to, że Polacy znają swoje kolędy tak dobrze. Wiedzą, że to jest sposób na ukazanie dostojeństwa świąt poprzez użycie melodii pochodzących z polskiego dworu królewskiego. Śpiewamy je dla Bożego Dworu Królewskiego, znajdującego się w żłóbku. A Bóg jest tak pokorny, że pozwala na to nam, zwykłym ludziom. Ludzie, których znałem w Polsce, to byli chłopi żyjący na wsi, prości ludzie, mający drewniane stodoły, więc kolędy o żłóbku i stajence traktowały o ich życiu. A ich wiara związana była z rytmem przygotowywania jedzenia, rytmem ich pieśni i muzyki i ich świętowania narodzin Jezusa Chrystusa w życiu, które nie zawsze było proste. Wszystkim wam, którzy przyłączyliście się do nas, chcielibyśmy podziękować i życzyć wspaniałych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Chcielibyśmy zakończyć jeszcze jedną pieśnią, kolędą, wykonaną przez polski chór Przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem. Shepherds came to Bethlehem.